Mamy dany rąb, którego boki krótsza przekątna mają taką samą długość równą a. My musimy obliczyć długość dłuższej przekątnej. Oznaczmy sobie zatem na rysunku, że nasz rąb ma bok długości a. Oczywiście rąb ma wszystkie boki tej samej długości, czyli wszędzie możemy sobie podpisać a. No i ponadto jeszcze wiemy, że krótsza przekątna również ma długość a. Krótsza przekątna na moim rysunku to będzie ta przekątna i ją również możemy podpisać, że ma długość a. Będziemy musieli policzyć długość dłuższej przekątnej, czyli o tego odcinka całego. No i jak łatwo zauważyć, on składa się tak jakby z dwóch mniejszych odcinków równej długości, mianowicie z tego odcinka i z tego odcinka. Ten odcinek to jest wysokość tego trójkąta, który jest jednocześnie trójkątem równobocznym, ponieważ każdy bok ma długość a. Oznaczmy go sobie przez h. Ten odcinek również jest równy h, to również jest wysokość trójkąta równobocznego o boku a. Zatem nasza cała przekątna, ta dłuższa przekątna, będzie równa 2h. Obliczmy teraz, ile jest równe h. No i ze wzoru, wprost ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego o boku a, wiemy, że h jest równe a pierwiastków z 3 przez 2. Ten wzór oczywiście jest dany w tablicach maturalnych, w razie czego gdybyśmy zapomnieli. No i teraz, gdy mamy już wyliczone h, no to cała przekątna jest równa 2h, czyli piszemy, że przekątna, możemy ją sobie jakoś oznaczyć, na przykład literką d, e, wszystko jedno. E równa się 2h, czyli to się równa 2 razy a pierwiastki z 3 na 2, czyli to się równa, dwójki się skracają po prostu, a pierwiastki z 3. Zatem ta dłuższa przekątna ma długość a pierwiastki z 3, czyli zaznaczamy odpowiedź B.